Hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już oczywiście materiale z gry, jaką jest Spyro 2 Riptos Rage. No i przygotowujemy się na to, żeby oczywiście zrobić tę grę idealnie na 100%, a w tym momencie mam 92%, więc jestem na naprawdę dobrej drodze, żeby to osiągnąć. Jak widzicie, większość światów na 100% zrobiona, ale dzisiaj jestem w Zephyrze, gdzie jest dużo do zrobienia, tak więc nie tracąc czasu... to jest ten świat, ojejku, co tu się dzieje? Dobra, to jest bardzo wredny świat, ale liczę, że go ogarnę. Masakra, co tu się odwala? To jest głowa mała, słuchajcie, atakują z każdej możliwej strony. Ale ja nie z tych, co zamierzają się poddać tak łatwo, nie. Oczywiście zamierzam, słuchajcie... zrobić to w końcu tak, jak należy. Dobra, giń. A wy będziecie lądować? Czy tak nie za bardzo? Ptaszory głupie jedne. Czemu one nie chcą atakować? Dobre pytanie, co nie? Czemu ptaszory nie atakują? Dobra, nieważne. Nie atakują, to nie atakują. No, jak mi przywalił? Dobra, to było wredne. To było naprawdę wredne. Ale ty nie wiesz, że jesteś taki cwany. Ptaku jeden ty. I to jeszcze mały ptaszorze. Dobra, tutaj czekajcie, ten strzela, tak jest, znaczy strzela, tutaj ja muszę strzelić. Dobra, muszę rozwalić tego ptaszora, dobra, dostał. I stąd teoretycznie mogę próbować rozwalić tamte ptaszory, nawet nie wiem czy to... nie pamiętam czy ja wtedy takie załatwiałem, ale mam nadzieję, że to zadziała jakby. Ale chyba nie trafiam. No tak chyba, ja się nie wiem czy ja za daleko... celuję. Dobra, trafiłem obu. Idealnie. Dobra, jeszcze chciałbym znaleźć miejsce, gdzie mogę się troszeczkę chociaż... No nie, jeszcze jeden tam lata. A, dobra. Przyjdzie na niego pora, słuchajcie. Przyjdzie na niego pora! Zapomniałem o tobie, że tu będziesz. Dobra, nie wiem, słuchajcie. Powiem szczerze, że ten świat już początkowo był dla mnie dość problematyczny. Ej, czy tu można nurkować? Czy tu można nurkować i ja tego nie widziałem? Być może. A nie, zaraz, przecież tu jest... To nie jest do nurkowania. Tu jest zbyt... wiecie... No nie jest głęboko, no. Słowa mi uciekają z głowy. Dobra, tutaj nie byłem na pewno. Żegnam cię. Ciebie również żegnam. Wszystkich was żegnam. Dobra. Wiem, że na pewno to mogę oczywiście rozwalić. mogę. O, nawet tamtego cwaniaka mogę... zlikwidować, coś czuję, że z dystansu. Tak jest. Oddziało. Fajnie, dostałem nawet jakieś trofeum. Bardzo mi miło, słuchajcie. Bardzo mi miło. Tam jest masa TNT. No tak. Ja to wszystko dopiero ogarnę. Jak, co i jak. Ale. Dobra, tutaj trzeba było na górę wlecieć, jeżeli dobrze pamiętam, więc ła, tak też robię. Załatwiony, pięknie. Dobra, ale to tak cwanie zrobiłem też, tak z pomyślunkiem, jak najbardziej. Dobra, czekajcie, rozwalę najpierw tamtego, bym chciał ptaszora rozwalić. Dobra, dostał, tak jest, no i oczywiście wysadzamy to. Misja zrobiona będzie wyjątkowo szybko, ale... Dobra, trafiłem, okej. Nie mogę tego skipnąć, nie mogę. Teraz muszę, jak już to wszystko zrobiłem, załatwiłem większość przeciwników, muszę, słuchajcie, iść tam, gdzie... najlepiej tam, gdzie kieruje mnie iskier. I znaleźć ukryte jakieś dodatkowe ciekawostki, bo tutaj coś się sadziło bodajże. Tak, tutaj jest w ogóle... No tak, ale tutaj to się... dam radę wspiąć stąd. Dobra, co mnie tam... Ej, masakra! Tak chcecie mnie załatwić? Tak jest was... O wy kurde, dobra, dostał! Co ciekawe, dostał. Ale niestety... Dobra, no, kurczę, no chciałbym go wysadzić tak skutecznie, ale to muszę poczekać, aż on... No nie wierzę, jak on uciekł przed tym strzałem, ja się pytam. Bo to dziwne takie trochę. Nie wiem, dobra, nie mogę go trafić, kurczę, ale dobra, po co ja stąd próbuję? Tak, ja mogę wspiąć się tutaj wyżej, no i stąd powinienem... O, tutaj jeszcze to jest do zrobienia, no proszę. I stąd powinienem... Ej, dlaczego straciłem moją super... Aha, fajnie, przez to, że...
super, bo ta zdolność przecież, no nie, znowu mnie trafił, no nie wierzę, nie wierzę. Co tu się dzieje? Nie no, dawno. Nie no, Spyro. Spyro, bo jak ty padniesz od tego słabego, jakże ptaszora, to będzie trochę wstyd. Dobra, leży. Prawidłowo, prawidłowo. No i słuchajcie, próbujemy. Udało się, dobra, no to jest jeden kryształek. Jejku, no na razie to średnio idzie. Ale ja i tak się cieszę. I tak się cieszę, bo... Bo... To... No, przynajmniej teraz Iskier będzie mnie lepiej nakierowywał, prawda? To jest taka dobra rozkmina. On teraz wie lepiej, gdzie lecieć. Gdzieś tam pokazuje niby na górę. Czekajcie, czekajcie. Oho! Dobra. Tutaj jesteście, tak. Tutaj miałem problemy, żeby to ogarnąć. No właśnie, tam jest niby coś do zrobienia. No, no, no. Teraz... Teraz weź tutaj i... Kombinuj, nie no, tutaj tak nie wlecę. Nie no, tutaj trzeba będzie coś zasiać, ewidentnie. Ewidentnie, ewidentnie. A ja muszę wykombinować, w jaki sposób to zrobić, żeby to miało największy sens. Tak, tak, tak. Dobra. To jest, słuchajcie, wydaje się być proste zadanie. Ale tylko wydaje się. I dobra, spróbuję splunąć tutaj. Aha, fajnie, że oberwałem. Pytanie, czy... Nie, w ten sposób nie dojdę do tego, niestety. Nie, powiem tak, słuchajcie, zaraz, jak to się... Dobra, to trzeba było tak rozwalać i prosić o kolejne... Dobra, dawaj, dawaj kolejne, proszę. Nie, 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 ja to, słuchajcie, rozkminię, tylko mam dziwne wrażenie, że z tym ziarenkiem powinienem iść w pierwszej kolejności w jakieś chyba inne miejsce. Nie jestem pewien, czy to nie chodzi o to miejsce tutaj. Bardzo może... No w sumie to może mieć sens, zaraz zobaczymy. No dobra, to wyrosło tutaj i... No tak, no to tutaj to jest easy. No dobra, no i teraz mam kolejne ziarenko. Tylko, że jak już tego użyłem, to... No to chyba nie ma co tutaj... Na razie przekombinowywać. Oj, Spyro, uważaj, uważaj, rozkminiamy. Bo mogę niby tutaj, tylko że jak to... No właśnie, no właśnie. Powinienem szukać, słuchajcie, kolejnych, mam wrażenie... Miejsc, gdzie mogę to zasadzić. Zaraz, bo tutaj można zasadzić, prawda? Zobaczmy, jak to... Łopanie, dobra, to tego to chyba... A może tak? Ej, nie wiem, słuchajcie, w sumie... Nie no, dobra, to jest bardzo wysokie. Tego na pewno... na początek nie ma co. No i teraz tylko rozkminy. Fajnie, że tam wynalazłem to jeden. Jeden pomysł był, co nie? 299, masakra, jeszcze tyle do zrobienia. No tak, to, to się przydaje, no tylko że po co tak właściwie to się przydaje? A czy teraz to mogę... Ale nie, bo... Ej nie, zobaczcie, dostałem to z powrotem. A może właśnie... Dobra, zaraz zobaczę coś, mam pewien pomysł. Nie tutaj, a może tutaj? Nie tutaj, ale mam pomysł, słuchajcie, i czuję, że coś dobrego z tego wyjdzie. Idziemy raz jeszcze w to miejsce. Dobra, tutaj zasiałem to jedno. Teraz sobie zabiorę to. Proszę bardzo. Tak jest, tak jak myślałem, odzyskałem to. No i w tym momencie damy to w tym miejscu. I proszę, zobaczcie, ciekawie, bardzo ciekawie. Bo w ten sposób odblokuję sobie kolejne. Tylko właśnie, co teraz? Mam tak jakby jedno ziarenko w zanadrzu. Te będę mógł sobie jak coś też zabrać, jak będzie taka potrzeba potem. Ej, tutaj mogę wycelować. No, chyba o to chodziło. Mhm. O to chodziło, tylko że... Tylko że... Czy to się wszystko uda? Czy to ma sens? Tak, to chyba ma sens, bo teraz zobaczcie, stąd mogę wycelować idealnie w to miejsce. I będę miał chyba... No dobra, idealnie, tak nie do końca idealnie. Dobra, ale w sumie jak już to mam, to nawet nie będę tam wchodził i celował stamtąd, po prostu wezmę sobie tutaj to zrobię. Takie sprytne podejście do sprawy, jak widzicie. Dobra, no i teraz to ja mam w końcu to wejście takie, jak powinno być. No i mamy możliwość przejścia tutaj. Tak jest. No i już jestem, słuchajcie... W kompletnie nowym miejscu.
Dobra, nie zbieraj tego na razie. Tylko teraz tak. Dobra, teraz muszę trafić tu, tylko od razu wyceluję sobie troszeczkę wyżej, bo już wiem, że muszę wziąć pod uwagę to, że to będzie opadać. No, idealnie. Dobra, tylko... dobra. I zobaczcie, tutaj już mamy różnego rodzaju klejnoty i takie tam dobre rzeczy. Pięknie. Tylko ciekawe, czy ja przeskoczę tam. No to może być trochę ciężkie. Czy, no nie wiem, nie no, uda się, tak jest. I mamy profesora ponownie. Profesora z zadaniem, no i dobra, dobrze, bardzo dobrze. Czekajcie, sprawdźmy, czy... Tutaj nie widzę, żeby coś było. Dobra, zobaczymy, o co chodzi w tym zadaniu. Brawo, Zuchu! Oto dwa kolejne ziarenka, dzięki którym przejdziesz dalej. A jeśli możesz, weź to ze sobą. Tylko przeszkadza mi w kieszeni. Dostajemy, słuchajcie, kolejną kulę. Ile to już? 59, tak jest. Dobra, mam tutaj rzeczywiście dwa ziarenka. I teraz tak, jedno... A czekajcie, jeszcze zanim go użyję, to tutaj mamy jakieś przejście. Dobra, najpierw chcę sprawdzić to miejsce, no jak już jestem, no to sprawdźmy wszystko bardzo dokładnie. Dobra, zrobimy sobie tutaj coś takiego. No dobra, ale teraz coś czuję, że muszę i tak zabrać, słuchajcie, pewnie to. Raczej na pewno o to chodzi. Ale tutaj nic nie pominąłem. Ej, zobaczcie, iskier pokazuje, jakbym coś tam ominął. No właśnie, lepiej sprawdzić, niż potem rzeczywiście coś ominąć, niestety. Tylko czy... Zaraz, jak ja tam przeskoczyłem? Ej, chwila, a nie, bo ja wtedy... Kurczę. Tylko że teraz jak to wyrosło... Ej, no nie tak to chciałem zrobić. Prawdę mówiąc, trochę to... Ej, ale tu... A nie, tutaj już byłem w tamtym miejscu, tak. Dobra, zrobimy tak. Na razie to wyplujemy. Nie, muszę to zrobić troszeczkę inaczej, słuchajcie. Prawdopodobnie. Dobra. Tak myślę, że trzeba to jednak zrobić troszeczkę, ale jednak troszkę inaczej. A zaraz, jak jestem tutaj... Ale to... Kurczę, no bo potrzebuję przejść potem tam, ale to... No ale inaczej nie przeskoczę niż z tego miejsca. No nie wiem, przyznam szczerze, że... A nie, zaraz, przecież jestem w ogóle głupi, słuchajcie, przecież ja mogę sobie przenieść te... Zapomniałem, że mogę je przenosić gdziekolwiek chcę, więc muszę po prostu... I jedno i drugie przenieść tam na górę i teraz stanie się to wszystko proste i łatwe. W ogóle ile klejnotów? 314, okej, no i oczywiście jedna kula do zdobycia. No ale Zephyr to jest jednak jedno z tych miejsc, gdzie tutaj sporo jest tego wszystkiego do ogarnięcia, jak widzicie. Tylko nie spadnij, Spyro, ojejku, prawie spadłeś. Dobra, ej, tutaj będzie kolejna kula. Dobra. I o co tu chodzi? Jakiś ptaszor. Romeo, a gdzieżeś ty, mój Romeo? O, oto i Romeo. Proszę, weź to, już nie będzie mi potrzebne. Masakra, serio takie łatwe? Ej, 60 kula, dobra, to było takie easy trochę. Co się dzieje? Ona odlatuje, szukała swojego Romea, którym my się okazaliśmy. Ciekawe, czy ona teraz coś zrobi. Nie wiem, dziwne, leci gdzieś, a może... Nie wiem, o co chodzi. W ogóle, gdzie mam iść? Niby mam iść gdzieś tutaj, dobra. No nie wierzę, spadłem stąd. A, zwiało mnie, tak być nie powinno. Dobra, ale znajdę tam zaraz drogę. No jednak jeszcze mamy troszeczkę klejnotów. Bralibyśmy się. Masakra, ale pocisk. Pomogłeś mi złączyć się z Julią. Teraz możemy ruszyć w podróż poślubną do Rzeźbozdroju. No ona chyba nie chce. Masakra. Ej, dobra, czekajcie, czyli kolejne, no bo jest jeszcze dużo klejnotów i to mnie trochę dziwi. Myślałem, że tam je wszystkie znajdę. Ale dobra, okej. Na pewno to, dobra, gdzie teraz to się pojawi? Przy chatkach, dobra, to muszę się dość mocno wrócić, czyli chatki i takie tam. A może z tego wyskoczy wystarczająco dużo klejnotów? Chociaż to jest
No to jest dużo, słuchajcie, jeszcze do znalezienia. Nawet bardzo dużo. Teraz tu jest przejście. Ojejku, prawie go nie zauważyłem. Dobra, szukaj chatek, szukaj... Ej, tutaj klej... Serio, tych klejnotów nie zdobyłem? No dobra, mam i to, pięknie. I sam początek mapy, okej. Sam początek mapy, słuchajcie, no to tak teoretycznie... O, tutaj został jeszcze jeden ptaszor, ale muszę... Może nie muszę z nim walczyć, już widzę. No i ciekaw jestem, ile tego wyleci. Chciałbym, żeby to było wszystko, ale no nie wiem. Ej, wyleciało grubo. To może być wystarczająco. I co? Ej, chyba nie wierzę. Jeszcze sporo. Ej, czy tam się coś świeci? Nie, to robal. Dobra, Iskier, błagam cię, weź ty mi pomóż. No nie, o! Jezu, ale ten ptaszek mnie przestraszył. Co mi tak lecisz na mnie? Dobra, czekajcie, bo to jest wszystko dziwne. Ej, a tu co mamy? A, no nie wierzę, słuchajcie, to trzeba chyba po prostu... No nie wierzę, jakoś za pierwszym razem tego nie zauważyłem, jak przechodziłem ten poziom. Dobra. O! Dobra, ale to... Ej, ja nie wierzę, to wciąż za mało, słuchajcie, to wciąż za mało. Brakuje dwóch klejnotów. Nie no, to są jakieś żarty. Gdzie ja niby je znajdę? Ja może w tej... I zaraz, gdzie ty pokazujesz? Ej, Iskier pokazuje, że... Gdzieś wysoko. Nie podoba mi się to, bo... Nie wiem. Nie no, słuchajcie, to on pokazuje tak, jakby to gdzieś tutaj było ukryte. Teraz pokazuje mi to miejsce. Z tamtej... Tak jakby... A przecież tego tutaj nie ma. Ej, nie wiem, no teraz jestem, słuchajcie, trochę w szoku. Tak jakby tutaj coś było ukryte. No, Iskier pokazuje mi ewidentnie... Jakbym miał wlecieć gdzieś tutaj. Ej, a może ja powinienem... Nie wiem, naprawdę powiem szczerze, że nie wiem. Może ja muszę rozwalić te chatki. Ale to nie ma sensu. Czy to nie zadziała? One nie są takie do zniszczenia. Ej, nie wiem. Po prostu nie wiem. Jestem w małym szoku, słuchajcie. Iskier zwariował chyba. Teoretycznie powinien mi pokazywać co i jak. Iskier, co się z tobą dzieje? Dwa klejnoty. 99% poziomu. A ja nie mogę ich znaleźć, słuchajcie. Nie no, ale przecież to pokazuje jakby... Pokazuje jakby one były tutaj. Nie wiem. Przecież tego tutaj nigdzie nie ma. Naprawdę, pierwszy raz... Znaczy, może nie pierwszy raz, ale Iskier czasami tak... Dziwnie wskazuje. I ewidentnie wskazuje to miejsce i powiem szczerze, a tego nie da się zniszczyć? Nie no, już sprawdzam, wiecie, wszystko co nawet wydaje się niepewne, bo co z tego, że dzisiaj zrobiłem fajne zadania, jak wyjdzie, że to nie wystarczy. nie wiem, prawdę mówiąc, przyznaję się bez bicia, że nie wiem, ja tu nawet nie widzę kryształu, żeby był gdzieś tam na daszku. A gra ewidentnie jakby chciała mi powiedzieć, że tak, no bo... Tu pokazuje to miejsce. No zobaczcie, on pokazuje tak ewidentnie. Może one są w powietrzu jakoś? Nie wiem, nie mam, nie wiem, po prostu... To jest taki dziwny moment, w którym absolutnie nie wiem, o co chodzi. Tamto mogę rozwalić? Nie, tego też nie mogę rozwalić. Iskier, jak możesz mnie zawodzić w takim momencie? Słuchajcie, mój wierny towarzysz podróży. Nie wiem, no po prostu ciężko mi coś powiedzieć na ten temat, bo głupio jest być tak blisko i jednocześnie tak daleko. Może trzeba... Nie. Tego spalić nie mogę, oczywiście, że nie. Nie wiem. Przysięgam, że nie wiem, o co tu biega. A tu jakiegoś tajnego przejścia nie ma? Nie wiem, po prostu... O co chodzi? Dlaczego? Chyba, że coś mi się zbagowało, słuchajcie, nie wiem, jestem w stanie już nawet w coś takiego uwierzyć. Że jakieś bugi te sprawy. Nie wiem, aż sprawdzam, czy tu nie ma ścian do rozwalenia, czasami są takie niewyraźne. Ale nie tutaj, no po prostu, no nie tutaj. Nie no i zobaczcie, no teraz pokazuję. Nie wiem jak go rozumieć.
Tak jakby to musiało być tutaj. No musiało być tutaj, no ale przecież Iskier zwykle nie igra sobie tak ze mną. Nie no, słuchajcie, chyba ten poziom dokończę samemu, może spróbuję jeszcze raz go włączyć. Naprawdę. Zobaczcie, bo tutaj pokazuje to miejsce, a teraz idealnie nade mną, ale ja przecież nie jestem w stanie wejść tutaj w żaden możliwy sposób wyżej. Na te gniazda nie da się dostać. Nie no, po prostu zdziwiłem się jak jeszcze chyba nigdy. Że niby wiem, no ale zobaczcie, stąd nawet nie widać. Widzę wszystko z góry, a ja absolutnie nie widzę, żeby to gdzieś tu miało być. Nie no, mam wrażenie, słuchajcie, nie wiem, możecie napisać w komentarzu, co o tym uważacie. Ja się czuję trochę oszukanym, że jestem przez przyjaciela ważkę, ale no nie wytłumaczę tego inaczej. Tu nie ma przejścia, tu nie ma możliwości skoczyć wyżej, tu nawet... No nie no, już próbuję wszystkiego. Wszystkiego nawet jak jest bez sensu. Nie, moi drodzy, ja na dzisiaj wychodzę z tej krainy. Ta kraina mnie rozczarowała, chciałem ją zrobić na 100%, ale nie jestem w stanie. No bo nie jestem w stanie, no to jest... I zobaczcie, to pokazuje wyżej, czyli to tak jakby... było równo nade mną. No ale to się nie da wskoczyć wyżej w ogóle, no to jest niesamowite, no bo to się nie wskoczy wyżej. O co chodzi? O co chodzi? Dlaczego gra mnie tak troluje? Bo ja się czuję strolowany, no nie będę przeczył. Tutaj też nie przejdziemy. Nie wiem, chciałbym jeszcze dostać się gdzieś wyżej, ale... gdzieś tutaj na przykład już wyżej się nie da. Iskier naprowadza mnie, żeby się stąd wycofać. Tam musi być jakiś ukryty gdzieś kryształ o wartości 2 po prostu kryształów, ten zielony, co nie? Jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że może go nie widzę, bo... A tego nie da się zniszczyć? Nie. Nie wiem, po prostu... Ale przecież tutaj nie ma nic wyżej. Jak tak można, ja się pytam, jak tak można? Nie no, to przejście to ja rozumiem, było ukryte, fajnie. Ale jeżeli przez taki błąd gry miałbym nie zrobić tej gry na 100%, to byłbym, słuchajcie, zawiedziony kompletnie. No strzelam tak równo nad tym, ale... Nie wiem, już na różnych wysokościach postrzelam sobie, że... A nuż nie wiem, coś się odblokuje. A może tutaj ten kryształ się odblokuje, jak się w coś... Nie wiem, powiem tyle, słuchajcie, nie wiem, ja stąd idę jakby. Wszystko jestem w stanie zrozumieć, fajna kraina ogólnie. Bo na początku rzeczywiście niewiele tutaj zrobiłem, miałem dużo rzeczy nieskończonych, dzisiaj to zrobiłem, no ale to co się dzieje w tym momencie to jest jakaś istna kpina. Moi drodzy, idę na jesienne równiny, ponieważ przynajmniej tutaj wiem w końcu gdzie zdobyć tą brakującą kulę. I nie zawaham się oczywiście tego zrobić. W ogóle to jest śmieszne, że mam wszystkie kryształy, mam kulę i mam 66% poziomu, no ale... Co zrobisz? W ogóle koło tej kuli przechodziłem tyle razy, że to aż dziwne, że jej nie zauważyłem, no ale powiem tylko tyle. Takie rzeczy czasami się zdarzają. Dobra, czekajcie, żebym was nie zawiódł. Obiecałem kulę, to kula musi być. O, dobra, okej. No to takie było trochę słabe. Patrzcie, ten świat jest ogromny, świat jest piękny, zamek wielki. A ja naprawdę łaziłem już po tych murach, sprawdzałem wszystko. Na końcu były kryształy, co powinno mi dać coś do myślenia. I słuchajcie, na samym końcu, oprócz tych, że były kryształy, była też ściana, którą przecież widać, że da się rozwalić. I jest tu kula. I teraz mamy 61 kul. Mamy zebrane wszystkie kule. I oprócz tego będzie zaraz, że poziom ukończony w 100%. Słuchajcie, ja jeszcze zrobię taką jedną rzecz na szybko. Jeszcze raz pójdę do tego Zephyru, tylko po to, żeby zobaczyć, czy nie odbagowało się coś, bo ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego gra mnie tak troluje w takim miejscu. Dobra, to już pominijmy, to już wszystko widzieliśmy. Może teraz się pojawi w magiczny sposób. Nawet nie będę walczyć z przeciwnikami. Chciałbym ich wszystkich olać tak szybko, jak to... Nie no, myślałem, że to przez Ptaszora, no ale ja go potem wyeliminowałem przecież. Nie no, zobaczcie, tutaj przecież nic nie ma. Tu nadal nic...
Nie, jeszcze te małe ptaszory mnie zaraz rozwalą. Do tego tylko tutaj dojdzie najlepszego. Dobra. Ty tutaj nie gadaj mi głupot. Nie no, przecież ja rozwaliłem te wszystkie ptaszory. Dalej pokazuję, że to jest wysoko gdzieś. Nie no, niesamowite. Dobra, słuchajcie, pójdę na Zatokę Bryz, bo tutaj też brakuje mi minimalnie 2% do ukończenia poziomu na 100%. Może, może tutaj będę miał więcej szczęścia. Nie wiem, nie mam pojęcia, liczę na to. Ale naprawdę, czuję się oszukany. Jeżeli macie pomysł, to oczywiście napiszcie w komentarzu, co ja może pominąłem. Bo ja nie wiem, co ja pominąłem. Naprawdę. Naprawdę nie wiem. Ale będę szukał. Naprawdę. Może tutaj była potrzebna ta... Aaa, dobra, już pamiętam ten świat. Już pamiętam ten świat, ojejku. To też jest takie niepewne. Jak to w ogóle... A, dobra, tu się podgrzewało te kociołki. Dobra, to teraz to już tak całkiem pamiętam. Dobra. Teraz mogę nagle w magiczny sposób przechodzić wyżej. Oj, dobra, to nie było mądre. A nie, bo ja to muszę niszczyć za pomocą tego, żeby mnie pamięć nie myli. Tak jest, to o to chodziło. Dobra, rozwalony. O, tego też mogę rozwalić. Tam na dystans też mogę strzelać. Jeżeli się nie mylę, to było... Dobra, mogę zestrzelić tego typa. Dobra, nawet nie wiem, czy tutaj wyż... czy tam kogoś nie było. Dobra, coś tam rozwaliłem, tylko... Bądź mądry i się tam dostań. Bo mówię, jeżeli pamięć mnie nie myli, to... Chyba tutaj powinny być brakujące klejnoty. Tak jest. A, no i tutaj to jest do rozwalenia. No właśnie, nie wiem, spróbujemy, słuchajcie, zestrzelić to stąd, bo stąd się... No mówię, wydaje mi się, że się dało. Dobra, o pięknie, 2-8. No tak, ale... Teoretycznie mogę stąd jakoś próbować, ale to nie zadziała. A, no nie, no teraz jak wiem, jak skakać, to my to mamy, dobra. Ja kiedyś zapominałem o tym, że mogę to robić w ten sposób. Przynajmniej ten poziom mamy zrobiony na 100%, no okej. Dzisiaj świat jesiennych równin, Zatoka Bryz. Tylko Zephyr i te dwa, żeby mieć cały świat jesiennej równin i wszystkie podległe poziomy zrobione idealnie. Tu mamy jeszcze oczywiście wichrzysko z jednym tym, no i potem nam zostanie to. Z punktów umiejętności muszę sobie niektóre rzeczy porobić samemu, myślę. Na przykład, nie wiem, wszystkie wodorosty, o, to prawie zrobiłem. Poniżej 1,10 oceaniczny szlak. Można zrobić loch gniota na doskonale, to będzie ciężkie. No i to będzie też trudne, więc popróbujemy. Natomiast mówiliście, że jest strona trzecia. Nie, moi drodzy, bo kiedyś dostałem taki komentarz. Nie ma strony trzeciej, kolejna jest, to jest galeria. I nic więcej. Są tylko dwie strony umiejętności. No ale dobra, szlaki zrobić idealnie, z dobrym czasem. Może się uda. Jednakże, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie zapomnijcie oczywiście strzelić lajka, subskrybujcie, by być na bieżąco. Widzimy się wkrótce w kolejnym materiale. Myślę, że już takim może ostatnim przed Riptem. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem na razie. Hej!